Szanowni Państwo, przed Wami przewodniczący Platformy Obywatelskiej, premier Donald Tusk. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To naprawdę 10 lat. 10 lat w życiu każdego z Was, kto dzisiaj w tej hali i na zewnątrz słucha słów, które starają się wszystkim Polakom wytłumaczyć, o co nam chodziło przez te 10 lat. Spotkałem, idąc do Was, wielu ludzi, którzy mieli łzy w oczach i mówili: Donald, byliśmy z Tobą w hali Oliwii 10 lat temu. Różnych ludzi z różnych stron Polski dzisiaj też przyjechali. I ze względu na to, że oni i bardzo wielu Polaków dobrze pamięta, co wówczas powiedzieliśmy Polsce i sobie, powinniśmy, mając w sobie energię, radość, optymizm, ja to wszystko czuję, ale powinniśmy też w skupieniu i bardzo uczciwie powiedzieć Polsce, co zrobiliśmy przez te 10 lat dla naszej ojczyzny, co nam się udało, a co nie. Jesteśmy, o czym niektórzy przede mną wspomnieli, winni Polsce chwilę powagi, bo polityka, wtedy kiedy zabierają się za nią tysiące ludzi z wewnętrzną siłą i energią, taka polityka wymaga też nadzwyczajnej odpowiedzialności i powagi. Wtedy, 10 lat temu, to był poryw serca, ale dzisiaj nikt nas nie będzie oceniał na podstawie naszych wzruszeń. Dzisiaj wszyscy Polacy będą oceniać nas za władzę, jaką wykonujemy. To nie może być ciężar, który nas przygniata, ale nie możemy ani przez sekundę zapomnieć, że 40 milionów ludzi, 40 milionów Polaków żyjących w samym sercu Europy, a to miejsce bywa niebezpieczne, że te miliony Polaków mają bardzo twarde, surowe wymagania wobec tych, którzy ośmielają się prosić o władzę. 10 lat temu po raz pierwszy spotkaliśmy się po to, żeby poprosić Polaków o zaufanie do nas. I ciężko pracowaliśmy razem, aby po latach to nasze marzenie o wzięciu odpowiedzialności za Polskę, żeby to marzenie się spełniło. Już wtedy powiedzieliśmy coś, co zelektryzowało miliony ludzi, co okazało się faktem w wyborach 2001 roku. Już wtedy ludzie nam bardzo wyraźnie mówili i my to potwierdzaliśmy. Nie chcemy kolejnej partii politycznej. Nie chcemy kolejnej fałszywej ideologii. Nie chcemy żadnej skomplikowanej doktryny. Nie chcemy kolejnego zastępu nienawidzących całego świata wokół siebie polityków. Ludzie chcieli Platformy Obywatelskiej jako otwartej formuły, gdzie każdy przyzwoity z odrobiną energii i dobrej woli człowiek się zmieści. Tak powstawała Platforma. Ja dzisiaj nie przygotowałem sobie precyzyjnego na kartce tłumaczenia, opisania tego fenomenu, jakim jest fakt, że
w Platformie chcą działać ludzie o różnych poglądach, ale podobnej postawie. Wiecie, dlaczego nie musimy tego tłumaczyć? Wiecie, dlaczego to jest chyba oczywiste i oczekiwane przez przygniatającą większość Polaków? Bo przecież w Polsce wszyscy skądś jesteśmy, skądś przyszliśmy. Nasz naród był przez stulecia skazany na przemieszczanie od wschodu na zachód i z powrotem. Kiedy spojrzycie w głąb historii, spojrzycie w głąb na 2-3 pokolenia wstecz, to zobaczycie, że każdy w Polsce skądś przyszedł, że każdy w Polsce, budując tę wielką narodową wspólnotę, szukał swojej drogi. I wtedy osiągaliśmy sukcesy, kiedy ci, którzy czuli się już mocni, którzy tworzyli tę wspólnotę, mówili do tych, którzy szukali tego miejsca, że to jest także dla nich miejsce. Taka jest Polska, to jest istota Polski. Polska jest miejscem dla wszystkich Polaków, Platforma jest miejscem dla wszystkich, którzy chcą tej Polsce dobrze służyć, dla wszystkich bez wyjątku. Ja wiem, na pewno sami, niektórzy z was sami zadajecie sobie pytanie, usłyszymy je dzisiaj w mediach, jak to możliwe? Bartosz Arłukowicz, Joanna Kluzik-Rostkowska, Dariusz Rosati, ale tym wszystkim odpowiedzmy, możecie tak pytać o każdego z nas na tej sali, o każdego z nas bez wyjątku. Chcę powiedzieć, że dzisiaj nikt nie oczekuje od nas jakichś szczególnie przenikliwych analiz, które miałyby tłumaczyć, że ludzie chcą w Platformie służyć Polsce. Nie, tego nikt nie oczekuje, jeśli widzi po oczach, po gestach, po takim wewnętrznym skupieniu i także po tym, że zrywa się z nie zawsze dobrymi pomysłami w przeszłości. Że to także jest miejsce i także bardzo ważna próba dla każdego. W Polsce my, Polacy, przeżywamy w każdym pokoleniu jakiś moment bardzo ważnej próby. Chcę powiedzieć, że pracować dla Polski w Platformie to jest moment bardzo ważnej próby. I jestem przekonany, że ci kolejni nasi przyjaciele, którzy przyszli do nas, aby razem z nami lepszą Polskę budować, że tę próbę przejdą bardzo dobrze, tak jak dzisiaj występując przed wami. A wam dziękuję za to, żeście ich przywitali. Tak jest, Polska dzisiaj potrzebuje tego wielkiego zrywu. Nie dlatego, że nam coś grozi. Wręcz przeciwnie, dlatego, że mamy naprawdę nadzwyczajną szansę. Wy mnie znacie i widzicie to po mnie w ostatnich latach. Jak ja naprawdę mocno wierzę w to, że ta szansa Polski jest na wyciągnięcie ręki. Dzisiaj i tak już bardzo dużo Polacy zrobili. Ale my jesteśmy naprawdę o krok od tego. I prezydencja Polski w Europie jest kapitalnym momentem, żeby sobie to uświadomić. Jesteśmy o krok od tego, żeby powiedzieć, Polska jest jedną z najdumniejszych ojczyzn dla swoich rodaków, nie tylko na naszym kontynencie. Nie ma już powodu do żadnego wstydu, do żadnych kompleksów. Wtedy na Platformie tej pierwszej mówiliśmy także, że nie ma obowiązku bycia w partii politycznej. Że Platforma będzie taką nowoczesną partią, która będzie tylko narzędziem dla dużo większej energii. Energii, która musi porwać wszystkich Polaków. I dlatego no dzisiaj jeszcze mało kto sobie uświadamia, że można zbudować partię, która chce wygrać wybory, wygrywa. Zdobywa władzę po to, żeby tą władzą dzielić się także ludźmi z innych środowisk i z ludźmi bezpartyjnymi. Czy na pewno wszyscy dobrze pamiętacie, że w moim rządzie, w naszym rządzie reprezentowane są trzy poważne środowiska. To jest nasz koalicjant, Polskie Stronnictwo Ludowe.
3 ministrów. To jest Platforma Obywatelska, 9 ministrów. I pozostała 7 to są ludzie, którzy nie należą do żadnej partii politycznej. My także dla nich tę władzę zdobyliśmy po to, żeby władza już nigdy nie kojarzyła się z partyjną butą, ciasną ideologią. I to nie są kwiatki do kożucha. Dziś bezpartyjny rządzi Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, prowadzi pracę Komitetu Stałego. Michał Boni siedzi tu w pierwszym rzędzie. Michał, wstań, bo zasługujesz jak mało kto na oklaski, ciężko pracując i nie oczekując żadnych politycznych profitów. Dzięki takim ludziom my dzisiaj na Platformie możemy z czystym sumieniem powiedzieć, że dla nas polityka to jest naprawdę praca, to jest naprawdę konkretny plan i że ta praca i ten konkretny plan to jest wykonanie prostych, ale wielkich marzeń. Naszych, ale jestem także przekonany, marzeń wszystkich Polaków. To jest możliwe też dzięki temu, że oprócz tych, których mogę wymienić i powinienem wymienić, jest Ela Bieńkowska, rekordzista, naprawdę autorka genialnego rekordu. Wykorzystujemy praktycznie wszystkie środki, jakie Unia Europejska daje i dawała nowym członkom. Jesteśmy w tym najlepsi, a to jest... I chcę powiedzieć, że my nie klaszczemy sobie w tej chwili, bo bezpartyjna pani minister robi to dla milionów bezpartyjnych ludzi, którzy z tych pieniędzy korzystają, dzięki którym Polska coraz bardziej przypomina rozwinięty zachodni kraj. Tak, dzięki takim ludziom stajemy się naprawdę Zachodem. Chcę w związku z tym też powiedzieć, że w moim rządzie są tacy ludzie, takie autorytety, nie należące do żadnej partii politycznej, które symbolizują też wielką historię i wielkie poświęcenie. Czym byłaby Platforma bez tych bezpartyjnych, wielkich ludzi jak Władysław Bartoszewski? A to on w znakomitej kondycji wziął na siebie jakże trudne zadanie czuwania nad skomplikowanymi, trudnymi relacjami z sąsiadami i takim czuwaniem, aby historia, którą on rozumie jak mało kto więcej, nie była przeciwko naszemu interesowi narodowemu. Dziękuję bardzo, panie Władysławie.